Zwłaszcza z tego. Gina! Co? Zrób cięcie, muszę się. No żartujesz ty chyba ze mnie? Nie. No kurwa, no! Hej, witajcie moi drodzy, z tej strony kina. Ze mną jest Młotka. Super kujon najmądrzejszy. Nie. Tak. Ja z nim więcej nie nagrywam, chciałam wam tylko powiedzieć. Przed chwilą startujemy i mówię, co, możemy nagrywać? No możemy. Odpaliłam, nagrałyśmy 2 minuty. Kina cięcie, bosiku, muszę. Prawda, niestety. Ale tym razem wszystko nie nagrało się na mikrofonie, więc możecie być spokojni. No. Powtarzając się po raz kolejny, ci, którzy obserwują mój fanpage w piątek w nocy, doświadczyli tego, że koksałyśmy studia. Znaczy kina koksała, bo ja w połowie zostałam, tak. Jest wstyd. Czajcie bazę, ja tam klepię, tam uczcie się tych umiejętności, klepiemy 500 rzeczy naraz i słyszę tylko takie... Kurwa, zastrzał. Aż tak bardzo nie chrapię. Oprócz tego, że twoje własne chrapnięcie cię obudziło. Bo to było jedno, jedyne obudzające. To było chrapnięcie alarmowe. Tak. Bo mój mózg podświadomie wiedział, że nie mogę spać, więc mnie obudził. Mogłam nagrywać to. Po prostu mogłam to nagrywać i teraz byście mieli dowód. Ale jak widzicie, mamy egzaminy końcowe za 3 godziny. Troszkę ludzi poznałyśmy, z Lamą się zaprzyjaźniłyśmy, właśnie się będziemy uczyć tego. Tego. Tak. Jak się ty... Najpierw powiedz mu jakiś żart. Kurwa. A ja mogę zrobić okrzyk studentów. O, to nie pamiętam czego on uczył. Ale i tak możesz się zażartować. Kliknij, może ma jakieś specjalne interakcje, zobaczymy. Przedstaw, zaproponuj. Okej. Okay. Może zaproponować, zostań na noc, wprowadź się. Nie. Ciekawe, czy da się pocałować z Lamą. Nie! Gest, zrób mu gest. Mocny uścisk z dłonią zrób. Młotka się dorwała. Słuchajcie, bo ogólnie trochę pokoksałyśmy, w sensie ja lepiłam w glinie, młotka w drewnie. Lepiłam w drewnie? No, no tak, niech będzie. Ewidentnie, że tak powiem, jeszcze mi zostało to, że my w sumie skończyliśmy po drugiej, a zaczęłyśmy... O Jezus. No. No tak, a że ty skończyłaś po drugiej, ja tak. Skończyłam trochę wcześniej. Ale widziałam, jakiego ładnego screena mi zrobiłaś. Tak, ślicznego. Tak, Młotka dodatkowo malowała, więc zakoksałyśmy sobie troszeczkę pieniążków i dzięki temu mamy, jak widzicie, rzeczy różne, różniste, ale mamy też do domu shisha, mamy do domu łóżko i coś jeszcze mamyśmy do domu, konsolę. I te warsztaty takie różne. I telefony, i MP3 i te, tak. Dlatego teraz jesteśmy biedne, pomimo że ciągle miałyśmy... Stypendium. Możesz zresztą pokazać wspomnienia. Weź kliknij głowę. Którą głowę? Głowę tą taką nad skrzynką. I masz wspomnienia? Ty, a poszłyśmy na egzamin. Chyba tak, poszłyśmy, tak. Tu wspomnienia nad piorunem są takie chmurki. O. I tu możecie popatrzeć, jak ładnie wszystko było okoksane. Tak. Razem z robotami. Mam jakieś zdrady, nie zdrady. Kina przyłapała mnie na... Czyli to była zdrada! A mi wmawiałeś, że nic nie było! To nic nie było. Ta. To złe wspomnienie jest. Źle jest napisane. No, no. Nie, ale powiem ci, że patrzałam przy montowaniu, jak ona przylatuje i wiesz... I próbuje się tam całować. Fakt faktem odepchnęła się od razu. No. Ale i tak miałaś na mnie focha. Patrz, jeszcze dostałyśmy dodatkową kasę. Nice. To trzeba to teraz coś na szybko, szybko coś rozpuścić, w sensie ten hajs na coś. Tak. Jeszcze mi śpiewasz. No, bo cię kocham. To może zrobimy... Czekaj, czas pobiegać z mego w końcu.
Imprezę zróbmy i na imprezie biegajmy nago. Czemu tam tańczysz? Okej, i wybiegłam z kadru. Dobra, imprezę. Tak, rozróbmy imprezę. Teraz mamy telefony przy sobie. Podyplomowe. Podyplomowe. Ty, ale zobacz, no, odblokowało nam się ten. A, ja sobie zmieniłam pragnienie życiowe, bo po drugim semestrze, trzecim? Na drugim semestrze tak, chyba. Tak, jest możliwość zmienienia sobie tego, więc ja sobie trzasnęłam pragnienie stworzenia rodziny, co by cały czas nie chcieć zdradzać młotki, a z nim sobie pierdyknąć jakiegoś adopta. Przecież. Tak, wszyscy słyszeli, jak ona mi pozwoliła się zdradzać. A krokowy nie chcemy. To tylko dwie osoby możemy zaprosić? No. To wybierz te dwie najfajniejsze. No to chyba już. Krowę weź, będzie kogo bić. Nie no. Ale dwie osoby. Najwyraźniej tylko tyle można. No dobra. Pewnie od tego, że w akademiku już w ogóle jest dużo osób. O, znowu nikt nie przyszedł, bo nikt nas nie lubi. Mogę sprawdzić, kogo zapraszam. To chodź, tańczymy razem w takim razie. Jak nikt nas nie kocha, to same będziemy się z sobą bawić. Ale impreza, tylko żarcie. Ja się bawię najlepiej, jak widać. O, jaki taniec hula tam odstawiam. No. Dobra, walić to żarcie. Musiałaś się ubrać. No musiałam niestety. O, lama. Siema, lamo. Zróbmy z nią okrzyk. Chyba zabawiaj to jest. Koniec tego tańczenia. Nasza impreza jest nudna. No shit. Jak do tego doszło? Nie wiem. O, lama nie chce od ciebie okrzyku. No zobaczymy, czy ty zrobisz lepiej. Nie, też ode mnie nie chce. Dobra, czas zjeść. To teraz ja zrobię do ciebie okrzyk. Zjedz sobie na początek, ja też sobie zjem. Ja nie chcę jeść spalonego, no co ty mi dałaś? Nie, no jest bardzo dobre, zdrowe. Spalone jest, ohydne. Po prostu... Do końca życia się nie wysram po takiej dawce węgla. Młotka. No co? No taka prawda. Młotka, proszę cię, tu idzie na kanał. No będą ludzie oglądać. Ej, w kolejnych częściach Simsów jest taka... Taki trade, stalowy pęcherz. Tutaj nie ma tego trade'a, tutaj po prostu je się spalone żarcie, kurde. Młotka! A w ogóle słuchajcie, bo zapłaciłyśmy rachunki, a się okazało się, że nie wszystkie przed komornik zabrał prysznic. Może byśmy odkupiły ten prysznic w takim razie. Po co? Może niech następni studenci mają prysznic. Po co? No dobra. Tu wiesz, równie dobrze możemy sprzedać im wszystkie meble, jakie są, wziąć całą kasę i się zawinąć stąd, nie? Powiem ci szczerze, że przyszło mi to przez głowę. Mamy no i taka impreza, że się nudzimy. Chodź tańczyć. No idę z ciku po tym. Ja chcę taniec połamaniec robić. Rób mi taniec połamaniec. Idź, rób taniec połamaniec. Ja też idę robić taniec połamaniec, zaraz jak zrobię siku. I zaproś do tańca połamańca tą laskę, co tam idzie. Jak mam zaprosić? I lamę też. Jak ja zacznę tańczyć, o, to kliknij i tutaj będzie zaraz tańcz razem, o. Again. Nie tak, nie tak. Odklikaj. Jeszcze raz na kogoś kliknij. A, głupia lama. No ja już się odklikałam z tym swoim tańcem. To potańcz się z lamą. Lama nie będzie chciała ze mną tańczyć. O, widzisz, bo on nic nie lubi, tylko skakanie i darcie ryja z okrzykiem. To ja chcę taniec połamaniec robić dalej. Dobrze, i ty robisz taniec połamaniec. Trzeba się zawijać z tego akademika, bo już tu nikogo nie ma. Wszyscy śpią, bo jest trochę jakby noc. Ha ha ha!
Ale potańczyłam, a ty w kiblu? No. Ja uskuteczniam taniec połamanie na odległość. Rozumiem. Ej, ale lama tańczy. To weź młotką kliknij na lamę. Daj przyłącz się. Pianycy. Jeszcze więcej? O, przyłącz się do tańca połam... A, już poszedł. A, w dupę z taką imprezą. Każdy idzie gdzie chce. Młotka sprząta, kina sprząta, po prostu impreza. Nie. Balety takie. Idziemy spać. Co kupujemy jeszcze sobie skarby do przyszłego domu, bo mamy 2000. Super łóżko mamy. Mamy. To ja chcę super kibel. Co byś mogła robić super kupę? A może sobie kupimy wannę z hydromasażem? Nie stać nas. Jesteśmy biedakami. Możemy to sobie. Ja chcę super kibel albo super prysznic. Jakiś kolor mogłaś mu wybrać. Chyba, że chcemy mieć czarną łazience. Ja chcę... To ja lubię czarne. No to dobra. To jeszcze jakąś super wannę. Tom? Może ten czarny prysznic, taki zwykły, pojedynczy. Nie ten, ten taki niżej, 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 ten. Niżej. O ten. Jest czarny? Jest tylko ciemny jakiś. No. No. To nie mam, bo tak. I proszę, do plecaka. Kina ma magiczny plecak, wszystko się w nim mieści. Noszę łóżko, wszystko noszę. Na swój sposób jesteś tirówką w tym momencie. Na swój sposób noszę torbę jak w Harrym Potterze Hermiona. Mi się określenie tirówka bardziej podobało. Jestem pewna, że tak. Idź skorzystać i weź prysznic i spać, młotka. I rano. Nie, bo ty masz się bawić, bo jest super impreza przecież. Nudno, jeszcze przez minutę. Bo nie umiesz się bawić. Bo nikt nie przyszedł? Jak to tak? O, kina się zbiera ze studiów. Jeeej! Już nigdy nie kończyłam studiów w dwójce? Rzuciłaś gacie w górę i idziesz. Idziesz zobaczyć, jak to jest być dorosłym człowiekiem. Ale sobie wybrałaś ciuchy. Musimy się wybrać na zakupy. O mój kurwa, bardzo się musimy wybrać na zakupy. Zdecydowanie. To teraz mną skończ studia, czyli zajęcie. Znaczy nie zajęcie, tylko przyjęcie podyplomowe, poproszę bardzo. Czekaj, bo ty gdzieś biegniesz. No bo idziemy cię pożegnać, bo poszłaś sobie od nas z akademika. No to on też muszę zrobić to przyjęcie nudne? Tak. Naprawdę? Tak. Nie mogę sobie zrobić przyjęcia. Czekaj chwilkę. Czyli co, ja zostanę studentem na zawsze, utknę tutaj. Nie no, dobra, kliknij na telewizor, boże, telewizor, telefon. Skoro ty już sobie pojechałaś i cię oficjalnie nie ma i nie ma żadnego przyjęcia tutaj. Zadzwoń. I... Już do otoczenia miłowo? Ja też chcę mieć filmik. Nie ma. No jak to tak? Moja seria to ja skończyłam studia. Tak. Tak. Trudno, młotka nie ma imprezy. I nie rzuca do góry rzeczami. Tak. Jezusie! Też potrzebuję na zakupy. Jezu, ta moja simkarta jednak ma lepszy gust. Kosmiczna doda. To oh my fucking jedziemy! Gorzej nas gdzieś rozdzieli. Dobra, włącz otoczenie. To może tak. Tu zrobimy cięcie? To cięcie. I wracamy po cięciu. Hurra! Mamy nasz piękny dom, pokaż nasz dom. O. Idealny. Perfetto. Możemy tak mieszkać, ale zanim tak zaczniemy mieszkać, to musimy iść na zakupy, bo ja nie chcę tak wyglądać. Tak, młotka zarządziła zakupy. O, znowu mi gratulujesz. Boże, ta moja simka jest jakaś pieprznięta.
Sama na siebie kliknij. I wtedy używa tego. Nie, bo kliknę. Escape Ina. Powinno być zadzwoń po prawej na górze. I bez witek, super. I jedziemy na zakupy i będziemy wyglądać jak ludzie, a nie jak to. No. Czuć się, że ze mną jedziesz. No nie wiem, nie wiem. To już wiesz. Szukaj na znaczy nie na przedmieściach, tylko tam, gdzie są Lazurowa Promenada, to się nazywa? Tak. Yeah. Sklepy i tam. Teraz zmokniemy, bo nie mamy domu, bo trzeba jechać na początek na zakupy. Trzeba. Trudno. Jesień się zbliża. Klub Piekiełko. Podoba mi się to nazwa. Do galerii? Czy gdzie możemy jechać? Co tu jest? Nowe miejsce. Piekarnia, rynek, sala gimnastyczna. A Moderna, co to będzie? Nie. Szafa Amelie brzmi jak... Jak coś, brania. Co totalnie będzie nam się podobać. Tak. Jakbym miała... Brzmi jak takie ubrania dla pani Jadzi, nie? No. Ale dobra. Jedziemy! No już, musiałbym się przestać... Psać. A jedno, bo nam kolejkujesz takie głupoty, a później... Przecież to twoja Simka sama z siebie do mnie podeszła i zaczęła mnie lizać. No dobra, to już nawet na mnie nie zrzucaj, wiesz co? No to sobie zobaczysz na nagraniu, to nie jest moja wina, że ty się nie potrafisz ode mnie oderwać. Jeszcze na mnie później drze japę, że przeze mnie. Ja się nie narzucam, ja nawet nie miałam filmiku na zakończenie. Bo cię nikt nie kocha. Wiem. Oprócz mnie. No, no, chciałabyś. Nie, niestety kochują. Nie chciałabym, ale... Mnie wszyscy kochają. A mnie taki mały szatan ze skrzydełkami latający strzelił w dupę i... Dobrze, że nie w serce, bo mogłyby być tego poważne konsekwencje. No. Dupę mam większą, łatwiej było trafić. Tak też myślałam. No kiedy one tam dojadą? Ja pierdzielę, co ta szafa Amelie się buduje w trakcie. Cierpliwość, najlepsza cecha młotki. No jak? Chodźmy zrobić barabara w przymierzalni. Możemy kupić rzeczy? Szczerze wolałabym cię brać, jak już będziesz ładniej ubrana. Dzięki. No proszę bardzo. No dobra, no to kupujemy. O. A młotka jak zwykle myśli o żarciu. Wcale mnie to nie dziwi. No dobra, to wybierz mi całe kostiumy. Przewiń. 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 O, 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 o. Coś takiego albo to czerwone, takie z czerwonym stanikiem. Byłoby? No. To mi wrzuć do koszyka. Jeszcze przeglądaj dalej. Młotka, my mamy wybudować dom, nie będziemy całej hajsu przypierdzielać na twoje ubrania. Dlaczego? Bo tak. No dobra. No. To tyle. A dla siebie nic nie weźmiesz? To był misklik, tak bardzo. Nie wiem, czy ja coś chcę dla siebie. To czy ktoś chce dla siebie, ale... Ale to na tobie mam przymierzać. No chyba, że chcesz, żeby znowu się doczytywało pół godziny. Okej, okay, przekonałaś mnie. Totalnie. Cofnij
dwie strony. Ja zawsze chodzę w tym, no, co teraz masz wybrane. I patrz, masz to taki, taką czerwoną bluzkę z miniową. Może to byś chciała na siebie założyć? Nope. Czemu? Już wystarczy to, że ty mi mówisz, że jestem tirówką, nie? Dziękuję. To dlatego, że mieści się w tobie dużo rzeczy i... Młotka, to źle zabrzmiało. Coś ty. Młotka, czy możemy sekrety naszej sypialni zostawiać w naszej sypialni? No dobrze. Bo mi się tym... Ale myślałam, że skoro nosisz w sobie nasze łóżko. Możesz... To cały czas jesteśmy w naszej sypialni. Możesz zamilknąć. Nic mi się tu nie podoba. I taki babciowy sweter. Dobrze. Tam miałaś to, co miałaś na studiach. Dobrze. Easy. Nie, czerwony ci się znowu będzie z tirem kojarzyć. Oj, już daj spokój z tymi tirami. To czarne z cyckonoszem czerwonym śliczne. To? Takie no. Ale ja nie lubię czerwonego. No to jak? No to tak. No, proszę. Gdzieś powinny być tu takie fajne, pełne czarne dżinsy dzwonowate. O, są. Nie, tak mi się ta koszulka nie podoba. Chyba zostanę w tym, co miałem na studiach. Dobrze. I... Muszę prawie jakąś miniwę pierdolnęła do tego. Albo takie wycha... Nie, dobra. Ta. Nie ma takiej wściekłej mini? No właśnie. Dobra, wróćmy do tego. A ja 3 godziny wybierałam ubrania, to był problem. Cichaj tam. H&M-y? A to jest naprawdę z dodatku H&M. Okej. Gdzie to było? No kina nie ma się w co ubrać, no. No. Biedactwo. Dlatego robię to dla mojej żony. O, jednak tirówkę! No kurwa mać! Ale to, czy ja mówię, że to źle? Gdzie są przebieralnie? Na górze? Chyba na górze. Młotka, znowu robisz kaszanę na tym. Przebierz się, wy? Nie, to będzie chyba zaprojektuj ubranie. Jeszcze nie mamy bielizny i codziennych, ale to nic. Gdzie ja poszłam do kibla? Miałam projektować ubranie. Może ci się pomylił kibel z przebieralnią. Gorzej teraz jak nalejesz w przebieralni, ale to nic. Łódka! Ja mam pewnego pięknego dnia, trzasnę po prostu, nie? Weź do przebieralni teraz. Jak się tam wchodzi? Musisz chyba kliknąć i daj przebierz się. Albo musisz na szafki kliknąć i przymierzaj. Przymierz. O. Dobra, i teraz mi wybierz coś. No wiesz co? W życiu bym nawet tego nie... I gdzie leziesz? I nie poruchasz za karę. Teraz kliknij na przebieralnię. I bara, bara. A, ty poszłaś po hot doga! Żeby było ciekawiej. Co tam się dzieje? Jeszcze trochę i ta budka się rozpadnie. Może ty kupisz tą bluzkę? Nie. Co wyglądasz?
Musiałabyś mi kupić dżinsy, to wtedy zrobiłabym ci loda. Młotka dalej słabo z biologii. Dobra, jedziemy budować dom. Jedziemy budować dom, skoro już ładnie albo chodź, jeszcze zjemy coś na mieście. Nie, jedziemy nie? budować dom. No dobra. Trzeba oszczędzać, trzeba dom wybudować. I sklep. No tak, chyba że na początku naprawdę będziemy mieć sklep w domu, jak chciałaś. Nie, to by było zbyt proste. Albo no zróbmy sklep w domu. Zróbmy sklep w domu, a teraz jest nie, to za proste. Ja rozumiem, że kobieta zmienną jest, ale come on. A to jest kobieta młotek, czyli jest trzy razy gorzej. Niech mnie ktoś przytuli. Nie zasługujesz. Normalnie mam w domu koszmar. Nikt mnie nie kocha. Żona mnie bije. Nic mi nie pozwala. Ja cię jeszcze śpi, jak ja zapierdalam. I ostatnio dostałam od twojego psa, to fakt. Nawet mój pies cię leje. No. Budzisz się, podnosisz łeb, nagle puf, strzał z łapy. No, wyprowadź mi pachole. Dokładnie tak było. Dobra. Buduj. Troszku się boję. Buduj. Jak duże to chcemy? Nie wiem, ale zrób nam piwnicę. W tej części były piwnice? Chyba nie. Kurde, nie pamiętam. Nie ma piwnica. Takie? No weź taki moloch. Nie zmieścimy się tutaj, ale i tak będzie za drogi. Tak wiem, to co powiedziałem nie ma sensu. W ogóle po pierwsze wyrównaj parcele. Nie stać nas. Co nas nie stać? Równaj to. Łopata i równaj. Raz, dwa, trzy, kina. Raz, dwa, trzy, kina zepsuła grę. Raz, dwa, trzy. Bo tamten to był widok na sufity, kubku. Ej, czekaj, bo się zjebało, teraz się chce naprawić. Odklikaj, że to patrzenie z góry. Weź łopatę i wyrównaj parcelę. Masz taką ikonkę z płaskim tym. Tak, chcesz to zrobić. Patrz, jak ładnie. Tu pod koniec można te górki ładnie jakimś narzędziem zaokrąglić, żeby nie były takie ścięte. No. Większy pędzel sobie weź. Sama jesteś większy pędzel. Nie umiesz. No bo to się nie działa. Nie tutaj, tylko daj dwie kratki od krawędzi. Dalej nic, ale lipa. No. Nie umiesz. No dobra. Dawaj ściany. Taki kloc jak w Minecrafcie? No ale co chcesz, kurwa? Ładne pokoje, ganek i zaokrąglone ściany, nie ma. Ale takie po skosie, z takim ładnym wejściem, z dwoma szybami. Nie? Taki chcesz, kur... Tak, tu będę mieszkać. Tu mi postaw łóżko, to będzie mój dom. No przecież zrobię ci tak i zaraz to podzielimy, tak? No dobra, niech ale będzie. Ale takiej wielkości? No, okej. Okay. Może trochę stać mniejsze. Nas. Stać nas, zostaw tak. Dobra, gdzie chcemy co? Spialnię bym dała tak na tyłach. Tutaj? Jak dużą? Taką może mniejszą? Może by się zmieściło łóżko i szafki. Taką? Czy za bardzo klaustrofobia? Czekaj. Okay. Tu będzie stało łóżko. No ja bym zrobiła o jeden szerszą. Znaczy większą. Nie w tą stronę o jeden. O, i tu.
Dobra. Teraz zrób taki kibelek 3x3 od koło ściany naszej, żebyśmy sobie mogły wejść do kibelka w każdej chwili. Nie tutaj, tam, dalej. Ja pierdolę, zastrzelam tu? Tak. Taki chcesz mały? Wystarczy. No jeszcze trzeba łazienkę zrobić. Chociaż wiesz co, zrób taki może jakby bardziej podłużny. Zrób 3x3 bardziej podłużny, kurwa no. No zrobiłaś, zobaczyłam, że za mały, nie w tą stronę 3x3. Tu 3 ma być. A się kopnę. No. Tu zrób i w tą stronę pociągnij 4. Albo nawet może być i tyle, okej, okay, no, i dołącz. To są 4, a nie to jest 5. Dobra. Tu jeszcze może wydzielić kawałek pokoju dla dziecka. Też połączone z kibelkiem, żeby oni sobie mogli tak z pokoju bezpośrednio do kibelka. To jest za mały ten dom. To pomniejsz naszą sypialnię. Albo wiesz jak, zrób inaczej. Wyciągnij te meble z inwentory, weź je tu wszystkie połóż, cholera jasna. Kill me now, please. Nie krzycz na mnie. Trzeba było ten dom kurwa budować. Jezu, przecież ta sypialnia jest za wielka. No właśnie. Ale postaw to tutaj. Faję wodną, kina, wszystkie meble wyciągnij. Po co? Będzie mi tylko przeszkadzać. Nie będzie ci nic przeszkadzać. Będzie. Bo musimy wiedzieć, co mamy pomieścić. Musimy mieć kącik do tego. Tak. Ej, dziecku można pokój na piętrze pierdyknąć. Na razie nie będziemy mieć dziecka. Chociaż te rzeczy takie można by w ogóle w sklepie zostawić. Albo... Zobaczymy, wyjdzie w praniu. Pokaż tam jeszcze. Były w hełmy przecież i maszyny. Dobra, no to co wiesz. Za dużo nie zajmuje. Konsola. Konsola priorytet. Dobra, teraz wstaw to łóżko tam, gdzie ma być. No moment, muszę to wyburzyć. Ja już wiem, dlaczego widzowie tobie budują domy w Simsach. Tak jak widzę, jak ty to robisz, to mnie normalnie trzepie. Żeby zaraz ja ciebie nie trzepnęła, kurwa! Mówiłam, zrobimy to poza nagraniem. Nie, na nagraniu! No, to teraz się będziecie męczyć przez godzinę na budowaniu domku. Nie, to teraz robimy cięcie, bo mnie krew zaleje i będzie to trwało 5 godzin. Co, już nie chcesz na nagraniu budować domku? Nie, bo jak ja widzę, jak ty to robisz, to jest po prostu, wiesz... To się widzimy po kolejnym facięciu, już w zbudowanym domku, chyba że się pozabijamy w międzyczasie. To wszystko jest kurwa możliwe. Hurra! Dobra, wracamy do was po raz trzeci w tym odcinku. Rób unboxing mieszkania. Tak, mamy mieszkanie, mamy przedpokój z czymś, co będzie robić nam bardzo źle. Ja tam myślę, że to będzie robiło nam bardzo dobrze, w końcu ma 8 macek. Mamy naszą sypialnię, łazienkę, pokój dla przyszłego potomka, kuchnię. Kuchnia najbardziej na wypasie. Tak. Salon. Z grami, z szyszonki na już jarała. No i prezent od wyszło, kogoś. Tak, no i wyszło na to, że mamy sklep jednak przy domu, bo nie było nas stać na kupienie czegoś więcej, a Młotka wam powie, jaki to sklep. Dlaczego ja? Bo ty. To jest sklep z zabawkami. No. Bardzo wyjątkowymi zabawkami, bo pokazuj nazwy. Jak to się pokazuje nazwy? Chyba w ekwipunku. Tak, sprzedajemy sztucznego... Sztuczne lachaciągi. Radosne dilda na korbkę. Dowcipne koreczki. I papierowe latawice. Nie to, żebym walnęła literówkę tam. Przepraszam, ale to było drugiej w nocy, mam prawo. Tak, natomiast u mnie macie zacne dildo z dynastii Tiding. Zieloną podkładkę miłości, której się nie da wystawić. Da się, ale nie wiemy jak. Tak. I prawdziwe wyzwania. I miłosne afrodyzjaki w płynie. Tak jest.
Jeszcze będziemy wystawiać gołe zdjęcia, ale to nie teraz, bo nas na nic nie stać po tak. prostu. Co tu trzeba, młotka? To ty będziesz... A, ty będziesz pracować jako kasjerka, no to nie, idź. Ty pracuj jako kasjerka, ja będę ludzi nagabywać. Dobra, zagadaj do tej w różowej bluzce, bo ona nie wie w ogóle, o co chodzi. Jak tu się pracuje więcej. Jako... Albo klik... Nie, więcej i sprzedaż daj. Więcej. Sprzedaż? Nie ma więcej. Sprzedaż po prawej. Już. Czym mogę służyć? A ty se oczywiście żarcie tam nawalasz, wywalone, młotka siedzi w pracy. To przecież świetnie pracuje. Mhm. Już nas nie lubi, bo za późno ją obsłużyłeś. No bo stałaś koniec, trzeba było z nią zagadać. No to trzeba było mnie kliknąć. Sprzedaż, zwykła sprzedaż, spróbuj. No, na razie nie mamy. Nie, żadne zatrudni. Sąsiedzi do nas przyszli wywalone. Czemu? O, coś kupił. Tak. I trzeba tu za każdym razem wystawiać nowe? Nie, musisz kliknąć na to miejsce z tą metką taką i uzupełnij. Na magazynier. O, młotka będzie robiła kasowanie. No. Sąsiedzi wypad. Wykasuj, wyskakuj z kasy, frajerze. Jak ona tą kasę obsługuje, też boli. No. Wypad, Najlepsze sąsiadki w historii, ogólnie nie? To jak się dorobimy, w sensie zarobimy trochę pieniądzów, to sobie rozstawimy więcej tych takich, tych pouzupełnianych i będzie łatwiej. Tak. Przede wszystkim wyniesiemy sklep z naszego domu. O! Zarobiłyśmy pierwsze pieniądze! Szaleństwo. Kupować, dziady, kupować. Co ona kupiła? Coś kupiła. Dildo chyba kupiła. Twoje wyskakujące te. On też coś zgadnął. O! Dziadek też coś kupił. Jezu, wszyscy nasze te. Wiesz, lepiej dla babci niż dla wnuczka. Lepiej dla babci niż dla siebie. O, skończyło się. To on kupił prawdziwe wyzwanie. Na pewno one man one jar na pewno tam zachodzi. Błotka, fuuuuj! Czekaj, bo ja po prostu... A nie, zasydil do ten, którą kupił, to kupił. Gdzie to stało? Nie, no stoi już. Stoi, nie wiem. O co chodzi? Czekaj, z ciebie wyrzucimy te, niech se już wieszają latawice. A nie, już też wisi. Też wisi. Wszystko jest. Głodna jestem. A co mnie to obchodzi? Zdechnę z głodu przy kasie, a ty już poszłaś żyć. Wiesz co? No już. Zawsze tak jest, ja zapierdalam. A kina se żre. Ty bardzo brzydko mówisz. A zobacz, tak. Zrobiłam też dla ciebie. No to jedz. Ja też chcę jeść. Chwilowo sklep nieczynny. Zostawiła kasę, nie? Jak skończę jeść, to posprzedaję. Ty zobacz, jak ona tutaj duma nad afrodyzjakiem. Kasa zamknięta, nara. Jeszcze gościu wkurzę, jak piżnie ty mi ust. Zakupami to będziemy mieć. A młotka jeszcze je. Obsługuje kasę. Daj zbliżenie. Może być ciekawe. Proszę. Ty widziałaś to, co tam zaszło? Ja nic nie widziałam, tam nic nie zaszło. Towaru nie mamy. Ty, ale gdzie ta skakanka u nas? Na wszystko muszę klikać, czy jak kliknę... Nie, ona automatycznie wszystko sobie weźmie. Dobra, młotka, bez zmywania. Pracuję jako kasjerka, ja to będę sprzedawać. Kanapki nam się skisiły. Jest. No przecież dopiero co zrobione. No ale się skisiły. To właściciel musi, a ja jestem właścicielem. Więc prawdopodobnie musisz przerzucić do mnie te swoje rzeczy z plecaka. O Boże.
Przerzuciło ci się to, czy nie? Tak. Nie. No jest, to będzie droga przez mękę tutaj, coś czuję. Nie, to na razie zostaw, widzisz, że jakoś sobie radzi. Komunikat wyskakuje, ale daje radę, więc... Escape'a walni i jest okej. Okay. Nie no, na pewno się to da jakoś przenieść. No ale popatrz, uzupełniła towar. No. Ja nie przypuszczałam, żeby z nim mieć już taki ruch aż pierwszego dnia. Ewidentnie jesteśmy jedynym sex shopem w okolicy. Zdecydowanie. Ale za długo się zastanawia nad tym afrodyzjakiem. To jest tak zastanawia, zarucha, nie zarucha. Nie, czemu a, to jednak tego wazonu nie uzupełniła. I latawicy nie uzupełniła. Czemu nie uzupełniła latawicy? Skąd ja mam to wiedzieć? Ta, idź sobie, idź, odbierz telefon. Idź uzupełnij. Ta, odebrała sobie telefon. Tutaj jakaś laska na skakance. O, wróciła do naszego sklepu. Czekaj, wróciła. Bo mnie tutaj... Mogę jakoś wszystkie na raz wyciągnąć? Nie mogę. Chyba nie. Ewentualnie spróbuj, czy da się klikając na mnie to przekładać od razu. Nie, nie ma czegoś takiego w ogóle. Dobra. Co mi trujesz dupę, zajęta jestem? To mi truje dupę. Nie, mi truje dupę. Przecież to do mnie dzwonili. Masz. Jeszcze ten drugi wazon. Na dzisiaj nam to musi starczyć. Myślę, że spokojnie. Sorry, że robimy to na nagraniu, no ale jak widzicie... Nie przewidziałyśmy tego. No. Jeszcze za mną jest jeden jakiś. Podłodze. Mhm. Dobra. No. Zamykamy? Ej, kupił afrodyzjak. Jeszcze afrodyzjak. Możemy zamknąć i zająć się sobą. Tylko jeszcze tą torbę trzeba skasować. Albo tego gościa. Chyba tylko tego gościa. Ja pierdzielę, to będzie masakra. Czy nie będę mogła produkować masowo? Chyba, że z automatu już wtedy będzie lądowało w moim wyposażeniu. Dobra, motko zupełnie, ja go skasuję. Pracuję jako kasjerka. I co, standardowo zabieram cię na randkę? O tak. Idziemy na randkę. Zamknij sklep i ta torba się stąd wynosi. W ogóle jak można przyjść do seks shopu i skakać na skakance, ja się pytam. No można. Młotka, weź, że gotuj. Kto to jest? Nie wiem. Co ona tu robi? Może przywitałeś mi jakąś sąsiadkę. Kto ty wpuszczasz do domu? Nie wiem, ja jej nie znam. Podaj spaghetti. Ja śpię w ogóle. Jakim trzeba być bezczelem? Uuu! Stawimy komputera. Ura! Daj, baw się, daj! Nie. Nie gotuj, zjemy na mieście. A, właśnie! Kina nie śpi, młotka nie śpi. Czemu nie mogę na ciebie... A, bo poszłam spać. Ja chcę do baru lata 50. Byłyśmy tam. Nie? Wczoraj? Rzeczywiście. Nie, młotka, nie! Wygrałam. Gdzie to, zapytaj. To było? Boże. A czekaj, bo myśmy tam były w nocy. W sensie poza na... Może no właśnie, przestać... tak mi się wydawało.
zajebało plamy w domu, nie! Ciesz się, że sąsiedzi pod nami nie mieszkają. Jezus Maria. Płaczą obie. Jeszcze ja muszę sprzątać. Wiadomo. Gdzie to było? Jest. A bo tam jest budka. W ogóle to może byśmy zrobiły pierwsze puci-puci w łóżku. Nie, tam. Przereklamowane. Kina, a ty nie jedziesz? Stwierdziła chyba, że pierdzieli. Ale... Jest, dobra, wsiada. Ja pierdzielę! Ja nie. Musiała łóżko zaścielić. Nie. Przygotowała no, też powrót, no. Ptaszek u ciebie ćwierkoli. Spoko, zaraz go zabiję. Będzie narosł. Wyciągnij tą wiatrówkę, młotka. Nie będę wystawiać dupy przez okno. Nie to! Nie to! A jeszcze, że chętnie zobaczę, jak próbujesz wystawić swoje wielkie dupsko przez to małe okno. No, mogłoby się to skończyć tragicznie dla sąsiadów. Raczej dla twojego okna, coś tak, żeby wyleciało. Oj tam, oj tam. A za tak byś miała wietrznie w pokoju. Takie upały by się przydało. No. Amciu. Amciu. Niech nas posadzi gdzieś, ten palant. O, ta cudowna budka. Ma swój klimat, mi się podoba. No. Ja w nim dobre wspomnienia po wczorajszej nocy. Danie dnia poproszę. No to... Ty właśnie trzeba jakiś obiad skombinować. Teraz jakiś kelner może przyjdzie. Znaczy bardziej tak o życiu myślał. No ja też o życiu mówię w naszych willach. Tak. Gramy co chce, rozmawiamy. Co? O! A to chyba trzeba by się najpierw zaręczyć jakoś. Niespodziewane oświadczyny. O, to może być ciekawe, dajesz. Czas pływa. Kochanie? Wyjdziesz za mnie? Nie. Nie! Nie rób tego, młotka, nie! Poleciała na brylanta. Pozamiatane, blachara jedna. No dobra, to musimy teraz poflirtować, żeby przyciągnąć randkę. Boże, jak to dobrze być znowu zaręczonym, będąc już małżeństwem. Boże, jak stoi lampi nam w talerze, nie? To może jest oblech. Boże, jest Ej, to Mortimer! Mortimer żebra jedzenie. No chyba nie! Widzę, masz branie, moja droga. No chyba nie, ale trzeba robić... Jakie przyjęcie weselne? Ja się jeszcze nie chcę hajtać. Rozmawiamy, gramy. Ale może jej to zablokować, żeby jej to nie zniknęło. Wtedy będziesz miała dwie duże aspiracje za jednym zamachem. Aha, mogę mieć dwie kudeczki, dobra. Bo skończyłaś studia, moja droga. No tak. Ja chcę żebrać. Pokaż, w jaki sposób chcę żebrać, bo to dla mnie niezwykle ciekawe. Muzyka. Nie mamy czym muzykować. Dobra, co my tutaj mamy? Rozmawiamy. Porozmawiamy, później potańczmy sobie razem. Loteczki gorące. Kim jest Simleon i czemu chcesz mu mnie przedstawiać? Nie mam żadnego pojęcia. Jak ten Mortimer się na ciebie uparł? Nope.
Koniec jedzenia, drogie panie. Randka leci. Dalej się na ciebie lampi, o moja droga. Łódka, cię kopnę w dupę. To miłość. Zaraz kurwa zobacz, jak ja ci zrobię miłość, to przez tydzień na dupie nie siądziesz. Miłość. Nie denerwuj mnie. Patrz, nie można na to patrzeć, czuję się skrzywdzony. No i może to jemu powinna się oświadczyć? No chyba nie. Ale jak ci tyłek obczaja, widziałaś to? Próbował ci pod kietkę zajrzeć? Zaraz ja go obczaję, kufa. No. Może to on tobie dzisiaj wskoczy w budkę z zdjęciami. A mamy w sumie jakieś takie romantyczne zdjęcie? Mamy, chyba robiłyśmy, nie? Tak, robiłyśmy wczoraj. Wydając ostatnie pieniądze na romantyczne zdjęcia i później przyszedł komornik. Czekaj, bo cię chyba chcę gorąco całować. Nie, no kurwa mać! No kurwa mać, no nie! Jak pójdzie do kibla i zacznie fapać, to się wcale nie zdziwię, nie? Błotka! Fuuuuj! Fuuuuj! Akurat widzę, że jedna kabinka się zwolniła. Fuj! Idź mu pec, wypierdalaj. Dlaczego? Nie! Weź! Mortusia biednego! Teraz popełni samobójstwo przez ciebie. Chodź tu się całować. Ja chcę w szachy. Bilard chodź pograć, a nie. Nie chcę robić w bilard. Chcę mi się całować i flirtować. A, tylko o jednym. Bo ci mogę pieśni dotykać. Dobra, teraz możemy grać w bilard. A, czekaj, bo chcę barabara. Jak zawsze, wszystko co kina chce, to musi być, no. Młotka! Nic nie myśli o tym, że ja chcę pograć w bilard. Nic nie myśli o tym, że ona chce barabara. I ona chciała wcześniej. No to dalej! Nie! 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 Wracamy do domu! Pieprzę to! Gdzie to się randkę kurwa kończy? Pieprzę to! Żadne 3 minuty! Nie! No fuj! Chodź grać w bilard! Ktoś gra w bilard. O, za kasę można! Chodź, za kasę gramy! 150! To! Jeszcze po łbie dostałam od deskiej. Są w zmowie razem z Mortimerem. No kurde, nie! Mortimer, nie! A jak ci tyłek obczaja? Nie, ja nie chcę grać! Młotka! Ty się z tobą przywitam! Nie! Mortimer! Co za nachalny oblek, nie wierzę! Musisz być bardzo Jezus, niegodnie. Nie, po prostu. Wypędź go! Całuj mnie, kurwa, bo... Nie mogę, rozmawiać z kimś o grach. W dupie to mam! Mortimer mnie molestuje! Młotka, chodź tu! O, zrobiłyśmy to na maszynie do gry. I dalej się nie zabanglało barabara. No bo może ja chcę już w łóżku, chociaż raz normalnie. Weź mi zablokuj to barabara. I tą randkę życia z tobą. Marzeń, skarbie, marzeń. Oj, tam randka życia. Randkę życia. A kliknij tobą na mnie, pożegnaj się, czy tam zakończę randkę. Powinno się dać. Gdzieś było. Więcej. Zakończ randkę. Zaraz opowiem o wszystkim moim przyjaciołom. Musiałabym mieć najpierw jakiś przyjaciół. Nie no, coś tam mamy. Zapłać rachunek, jest do domu, bzychnij się w łóżku bez Mortimera! A to kurwa jeb Mortimer, wiesz, pod domem. Wcale by mnie to nie zdziwiło, jakby tam, wiesz, stał pod oknem i sapał, nie? No fuuuuj!
Jesteś obleśna! Jestem. Ja ci zrobiłam takie romantyczne, niespodziewane zaręczyny. Gdzie ta taksówka? Nie wiem, ale to jakaś laska cię podrywa. Teraz masz branie! To ja tu mam branie łózdeckie i jej torebki. Młotka w pozycji na Leonardo. Mam cię malować? Młotka, tak? Uj. Co ci tam pokazuje? Nie wiem! Ale już nigdy chyba więcej nic w tych Simsach nie zbliżam. Pierdolę to. Nie! Po prostu... Boże, jaka miazga końcówka odcinka! Nie! Come on! Nie, koniec z Simsami. Koniec ze mnie wykończą psychicznie, fizycznie. Nie. No. Nie. Po co byśmy zrobiły te odcinki dwa razy w tygodniu? Nie mam pojęcia. To był bardzo głupi pomysł. Bardzo świetny, najlepszy. No chyba dla ciebie. Zwłaszcza, że trzeba koksać, a ty możesz iść spać. Oj, przypadek, chciałam z tobą zostać do końca, ale... Niestety natura się okazała silniejsza niż moje chęci. 4 godziny siedziałam i nakurwiałam, a ty spałaś. Oj tam, oj tam. Jezu, czy zawsze ten sklep już tu będzie? To znaczy? Wracasz do domu, a tam sklep. No, przeniesiemy go, jak tylko zdobędziemy trochę pieniędzy. Wiesz, Mortimer jest bogaty, może chciałabyś... Nie! On ci kupi jeansy. Nie! Ale przecież z takim staruszkiem to nie mogłyby potrwać. Nie! Jakiego. No dobra. Chciałaś to barabara, to będziemy robić barabara. No dobra. A możesz tak trochę szybciej kłaść tą dupę? Nie. Bo będzie mi niewygodnie i sobie bioderka obetrę. Proszę, piękna, romantyczna. Porno! W realu też tak na nią działa. No, no. Zapomniałam o tym, że tu są filmiki. Ooooo! Tak bardzo nieprawdziwe. Dobra, to tyle na dzisiaj. Komentujcie, subskrybujcie, łapcie w górę miedziane. Pozdrawiam was, kina ze mną była Młocia. Byłam. Trzymajcie się i cześć. Mortimer. Więcej! Twój największy fan. Możesz się z nimi pożegnać? Mortimer. Cześć. Całą noc.